Kask HJC RPHA ST. Wiem, że niektórzy z Was bardzo czekali na film o tym kasku i rzeczywiście jest to interesująca konstrukcja. Mamy kask zbudowany na bazie kompozytu włókna szklanego kewlaru. Kask jest bardzo lekki w rozmiarze M, waży 1450 gram. I to, co jest mi ciekawe, to jest to, że kask ma wszystkie cechy właściwie kasku sportowego. Mamy duży wlot wentylacyjny, ale obsługiwany jedną ręką. Mamy deflektory, które będą powodowały, że kask jest stabilny. Mamy szybę, która ma doszczelnienie. Szybę, która dodatkowo ma jeszcze system rapid fire szybkiego wyjmowania, więc bez żadnych narzędzi można w bardzo łatwy sposób ją włożyć, wyjąć. Mamy wyjmowane wnętrze, mamy duży nawiew, dobrą wentylację na przednią szybę, deflektor, kurtynę. I teraz zaczynają się fajne rzeczy, bo mamy tak, zapięcie podwójne D. Czyli coś, co tygrysy lubią najbardziej, poszukiwane zapięcie w kasku sportowym, rzecz naturalna. Ale moi drodzy, ten kask ma przeciwsłoneczną blendę, coś, co w kasku sportowym właściwie nie występowało. No, powiedzmy, że tam występowało bardzo rzadko. Więc mamy połączenie dwóch zupełnie różnych światów w jednym kasku. Lekką, dobrze wentylowaną konstrukcję, zaprojektowaną do jazdy z dosyć dużym pochyleniem, szybę z pinlockiem, podwójne D, no i blendę. Także jeżeli jeździcie turystycznie, ale szybko, albo jeździcie szybko, ale jednak turystycznie, to to rozwiązanie może przykuć Waszą uwagę, bo takich kasków na rynku jest bardzo niewiele. Podwójne D, blenda i sportowe zacięcie. RPHA ST HJC. Pinlock i śrubki w komplecie razem z pokrowcem.